Dzień dobry Państwu, Aleksander Serwiński, Wasz ulubiony doradca podatkowy. Polska ma jeden z najbardziej skomplikowanych systemów prawa podatkowego na świecie. Ten niechlubny tytuł tak naprawdę dziedziczymy od wielu lat, natomiast konsekwentnie pniemy się po tych szczeblach w górę. W odpowiedzi na liczne wątpliwości podatników istnieje jednak instytucja, która niczym rycerz na białym koniu może przybyć nam z odsieczą i rozwiać wątpliwości co do prawa podatkowego. Jest to Krajowa Informacja Skarbowa, posiadająca swoje delegatury w największych polskich metropoliach. W Toruniu, w Lesznie, Bielsku Białej, Piotrkowie Trybunalskim i jest jeszcze piąta. Leciało mi z głowy gdzie. W każdym razie nie jest to może jakieś specjalnie istotne. Ten organ sobie działa, wydaje te interpretacje, no i ułatwia w teorii przynajmniej podatnikom funkcjonowanie w skomplikowanym reżimie polskiego prawa podatkowego. Jest tylko jedno ale, jest jeden haczyk. Niestety ta instytucja nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, na czym polegają jej obowiązki. To znaczy, że ona właśnie powinna pomagać podatnikom uzyskiwać interpretacje wiążące, które dzięki swojej funkcji gwarancyjnej będą ich chronić przed negatywnymi konsekwencjami niewłaściwych działań. Nie trudno się domyślić, że w Polsce mamy bardzo wiele zawiłych przepisów, które jeszcze często się zmieniają. I teraz pierwszy problem, który jest z tą instytucją, jest taki, że od kiedy wprowadzono różne ustawy covidowe, w jednej z nich przemycono wydłużenie terminu procedowania takich wniosków. Obecnie jest to pół roku. KIS chętnie z tego prawa do wydłużonego terminu korzysta, co przy tak dynamicznie zmieniającym się prawie czasem powoduje kuriozalny efekt, że jeszcze nie otrzymaliśmy interpretacji starych przepisów, ale są one już nieaktualne i weszły nowe. Ale nie jest to największy problem. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy zwykłym podatnikiem, nie działamy przez profesjonalnego pełnomocnika. Składamy prosty wniosek z jednym pytaniem i naszym własnym skromnym stanowiskiem do takiego organu profesjonalnego, zajmującego się zawodowo wydawaniem tych interpretacji i odpowiadaniem na takie wątpliwości. Czego powinniśmy się spodziewać? Otóż możemy spodziewać się na przykład bardzo długiej listy pytań, które często będą abstrakcyjne i niezwiązane nawet z tematem, przynajmniej pozornie. Możemy też spotykać się z pytaniami, które tak naprawdę są interpretacją przepisów prawa. I te ostatnie to jest tak naprawdę temat kluczowy dzisiejszego odcinka, bo nie da się ukryć, że są to swojego rodzaju pułapki, które KIS zastawia na podatników. I od takiego najbardziej znanego chyba i głośnego w skali kraju przez dwa kolejne chciałbym opowiedzieć, dlaczego trzeba na to uważać, dlaczego trzeba się pilnować. Generalnie, jeżeli Krajowa Informacja Skarbowa wydaje interpretację, to powinna cały ten stan faktyczny przeanalizować kompleksowo w kontekście różnych przepisów prawa podatkowego i tych przepisów pozapodatkowych, które wprost na nasze obowiązki podatkowe się przełożą. To nie jest tak, jak KIS lubi twierdzić, że oni odpowiadają wyłącznie za analizę przepisów prawno-podatkowych. Jest bogata linia interpretacyjna, orzecznicza, tutaj zwłaszcza Naczelny Sąd Administracyjny się często wypowiadał na ten temat w kontekście różnych przepisów, że jeżeli z jakiegoś przepisu pozapodatkowego wprost wynika nasz obowiązek podatkowy, no to KIS musi ten przepis tutaj również przeanalizować, również go zinterpretować i wydać interpretację indywidualną. Oczywiście tego nie robi. No i teraz przykład pierwszy. Działalność badawczo-rozwojowa. Do niedawna ona jeszcze była uregulowana wprost w ustawie o PIT i w ustawie o CIT. Niestety została na skutek zmian legislacyjnych przeniesiona do ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W związku z tym KIS teraz twierdzi, że są to przepisy pozapodatkowe. I co z tego, że określone prawa podatnika związane z ulgami, np. badawczo-rozwojową, IP Box, wynikają wprost z tego, że prowadzi bądź nie taką działalność badawczo-rozwojową, ponosi określone koszty, przy czym no, to jakie koszty ponosimy jest dużo bardziej oczywiste dla podatnika niż to, czy prowadzi działalność badawczo-rozwojową, czy nie. Organ konsekwentnie odmawia wydawania interpretacji w tym zakresie. No ale to dotyczy jednak stosunkowo wąskiej grupy, stosunkowo specyficznego i wąskiego zagadnienia. Natomiast dużo większej grupy dotyczy problem, jeżeli chodzi o interpretacje związane ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym. O tym już nieco wspominałem, ale przypomnę. Generalnie, żeby otrzymać interpretację indywidualną, no musimy sformułować pytanie. Teraz stawki ryczałtu zależą od klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego, to znaczy od kodu PKWiU. No i czasem ten kod jest bardzo rozbudowany i nawet na tej ostatniej cyferce tak naprawdę zależy nasza stawka ryczałtu, które są bardzo różne, bo aż od 2 do 17%, więc ta rozpiętość jest bardzo duża. I teraz mając wątpliwość, podatnik pyta, robię to, to i to, jaka jest moja stawka? No i w jednym z pytań, które KIS zadaje jest, A jaki to jest kod PKWiU? No ludzie święci, gdyby on wiedział, to wiedziałby jaką ma stawkę, tak? I teraz jeżeli nie odpowiemy, to podobnie jak gdy nie odpowiemy na pytanie o działalność badawczo-rozwojową, KIS najpewniej powie nam, no skoro pan tego nie wie, to my też nie. No i cała sprawa musi przejść długą procedurę sądową, aby zmusić KIS do finalnego wydania interpretacji indywidualnej w takim zakresie. Oczywiście bardzo wydłuża to ten i tak długi, skandalicznie długi proces, więc jest to bardzo zniechęcające. Więc tak naprawdę ta instytucja pogłębia jeszcze niepewność co do prawa podatkowego. Inny ciekawy przykład, co jest znowu negatywną zmianą, bo podobnie jak kiedyś KIS nie miał problemu z opiniowaniem stawek ryczałtu, nie miał problemu ze stwierdzaniem działalności badawczo-rozwojowej, tak nie miał problemu ze stwierdzaniem, czy coś jest darowizną, czy nie. Pojawił się kolejny negatywny trend. To znaczy, mamy streamera, youtubera, mamy kogoś, kto otrzymuje darowizny w formie np. donate'ów, ale czasem są jakieś symboliczne świadczenia ekwiwalentne. Na przykład jeden z youtuberów ma internetowego żółwika, albo dostęp do jakiejś grupy wewnętrznej, albo że się pomodli za osobę, która tego donate'a przeleje. No i opisując dokładnie całą taką sytuację, dostajemy z KIS-u pytanie zwrotne. Czy określone świadczenia będą darowiznami w rozumieniu kodeksu cywilnego? Gdybyśmy byli prawnikami, gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na takie pytanie, to nie potrzebowalibyśmy KIS-u, bo co możemy zrobić? Powiedzieć, że są to darowizny w rozumieniu kodeksu cywilnego, no to przyjdzie interpretacja pozytywna, warunkowa. To znaczy, KIS odpisze tak. Jeżeli są to darowizny w rozumieniu kodeksu cywilnego, w ogóle nie wyrażając tak naprawdę własnego stanowiska w tej sprawie, to oczywiście można korzystać i rozliczać to na gruncie podatku od spadków i darowizn. Jeżeli odpowiemy, że nie są to darowizny w rozumieniu kodeksu cywilnego, no to KIS nam powie, że interpretacja jest negatywna, bo podatnik uważa, że to nie są darowizny. Znowu tak naprawdę nawet nie wyrażając do końca własnego zdania. Natomiast jeżeli powiemy, że nie wiemy, bo nie mamy wykształcenia specjalistycznego, żeby określić, czy ten stopień ekwiwalentności, czy w ogóle ten mechanizm podchodzi pod darowiznę, która jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn, no to KIS powie, to ja też nie wiem. I znowu wracamy do mechanizmu z sądami. Także mniej więcej tak wygląda ta problematyka. Po pierwsze trzeba bardzo uważać, bo jeżeli chcemy wystąpić o interpretację, która i tak na koniec będzie oparta o nasze własne stanowisko, to równie dobrze możemy o nią w ogóle nie występować. Jej moc ochronna jest bardzo ograniczona. Jeżeli natomiast chcemy uzyskać dobrą i konkretną i wiążącą interpretację indywidualną, no to niestety często musimy liczyć się z tym, że to będzie dużo dłuższa i bardziej skomplikowana batalia niż tylko ten i tak absurdalnie długi covidowy 6-miesięczny termin oczekiwania na jej wydanie. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia wkrótce w kolejnym materiale. Cześć!